No, moi drodzy, bardzo długo już żadnego filmiku nie nagrywałem. Byłem w każdym razie 2 czy 3 razy w terenie, niestety bardzo cieniutko. Jakieś dwugruszówki, druga RP, jeden Fenisz chyba hitlerowski i 2 PRL-ki. A tak jak mówię, no z 3-4 godzinki spędziłem. Dzisiaj wyszedłem i do lasu. Jakieś łuski znalazłem i wyobraźcie sobie przed chwileczką z tego dołka tutaj pierwsza moja marka. Udało się mi wykopać. Chyba pruska. No, w świetnym stanie oczywiście. No pięknie, pięknie. Świeci się. Jeszcze w takim razie pochodzę, bo też tutaj w tym lasku już jakiś czas chodzę. Tam z górki w zasadzie miałem zejść już do auta, no ale skoro znalazła się mareczka, no cieszy mnie to ogromnie. A tak jak mówiłem, moja pierwsza i od dawna nie szło nigdzie wyjść na dłużej, bo albo pogoda, albo brak czasu. A tym dzisiejszy dzień naprawdę się udał. No nic, może do następnego, oby. No koledzy, koleżanki, tym razem guziczek skoczył, groszek. Bez łóżka niestety, ale zawsze coś. Myślałem, że po tej monetce jeszcze coś ciekawego wskoczy. Nałaziłem się tam 15 minut, ale niestety kilka śmieci, nic poza tym. Także tak jak poprzednie 2 czy 3 wypady, dzisiaj też bardzo kiepsko. No nic, może jeszcze coś wskoczy, jeśli nie, to pokażę wam jeszcze na koniec te monety, które ostatnio przez 2 czy 3 razy udało mi się znaleźć. Na razie. No i koledzy, koleżanki, na samym wyjściu tutaj już droga wychodzimy, wyskoczyła jeszcze jedna moneta, właściwie to co z niej zostało, 10 groszy PRL-ek aluminiowy, tyle widać na niej. A nic, za momencik podsumowanie, no w zasadzie tylko pokażę jakie monety przez kilka wypadów udało mi się wykopać. No i tyle, także króciuteńki będzie filmik, na razie. Koledzy, koleżanki, no i króciutko, tak jak mówiłem, monety, które ostatnie 2 czy 3 wypady były, no plus dzisiejszy, także to 2 20-groszówki, jedna z 49, druga z 60 któregoś, z 40 roku jeden fenol. Czekajcie, może uda mi się jakoś to ładnie pokazać. O, jest fenik hitlerowski. Strasznie słabo ostrość łapie ten telefon, no ale już wam mówię, jak dostrzegę, nie pamiętam który rocznik to był, 40 bodajże. Nie pamiętam. O, jest 1940. O, 2 dwugroszówki. Druga RP. Ten guzior dzisiaj, no i najpiękniejsza znajdka, jedna marka, 1800, już wam mówię, 1876, pięknie, piękna
Mareczka moja pierwsza. No 15 albo 16, nie wiem już sam, które sreberko, 17 może. No ale ta naprawdę bardzo cieszy. Czekałem bardzo, bardzo długo na swoją pierwszą markę. Ostatnio też nic nie nagrywałem, bo chyba jak każdy mam problem. Wszystko obsiane. Ciężko ja dobrą miejscówkę, dlatego dzisiaj w lesie, ale opłacało się. Pięknie. No nic, do następnego razu. Koledzy, koleżanki, witam, kolejny dzień. Postanowiłem coś dograć do ostatniego wypadu, no do kilku wypadów w zasadzie, ponieważ filmik byłby bardzo króciutki. Też wszedłem tutaj do tego samego lasu, gdzie ostatnio tą markę znalazłem. No i zobaczymy. W tej chwili 15 minut w lesie. Pierwszy sensowny jest sygnalik. No i coś tutaj jest, chyba moneta. Jak mi się wydaje, tak. Już wam mówię, to są dwa grosze. Dwa grosze, druga RP. O, fajnie widać. W fajnym stanie. Już zobaczymy, czy jakiś rocznik dojrze. 1923. O, no to fajnie. Będzie może trochę dłuższy filmik, bo wydawało mi się, że nie opłaca się wpuszczać tam 2 czy 3 minut. No nic, zobaczymy, co jeszcze uda się w tym lesie znaleźć. Do następnego. No i moi drodzy, udało się znaleźć monetkę. Niestety współczesne 2 grosiki. Takie coś. Także liczyłbym na coś dużo starszego, ale zobaczymy, może uda się jeszcze coś znaleźć. Do następnego. Kochani, jeszcze jedna monetka wpadła, ale niestety znowu PRL-ek. O, 5 zł tym razem. Z 76 roku. Nie wiem, słońce troszeczkę świeci, także nawet na ekranie nie widzę nic. Mam nadzieję, że wy będziecie widzieli to lepiej. A nic, wracamy powoli. Bo tak jak przypuszczałem, w lesie strasznie ciężko cokolwiek znaleźć. A więc w drodze powrotnej, jeżeli coś wpadnie, to jeszcze nagram, a jeżeli nie, no to do następnego razu. No i kochani, a jednak obok w dołeczku jeszcze jeden PRL-ek. Tym razem 2 złote. O. Jest taki. A rocznik 79. Szkoda, że nie wiem, czy to cokolwiek widać. No ale nic. Słońce, dzisiaj piękna pogoda. Fajnie się chodzi po lesie. No nic, do następnego. No i moi drodzy, krótko podsumowanie, bo już komary zaczynają zdrowo kosić. Widzicie, 4 łuseczki, jakaś kula taka, pocisk i 4 monety. 2 groszówka współczesna, 2 groszówka, druga RP, 5 i 2 z okresu PRL-u. Także na dzisiaj to wszystko. Dograne kilka minut, także już ten filmik jakoś będzie wyglądał. Nic, do następnego razu.